Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak bijąc. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak bijąc. Patrzy na mnie ręka pijąc. Bo wyczuła we mnie pieniądz. Tak, witam w pierwszym odcinku teleturnieju The Greatest Hits, w którym, tak jak w piosence, która rozpoczęła nasz program, każdy czuje pieniądz. Możemy zdobyć tutaj nawet 250 000 złotych poprzez odpowiadanie dobrze na pytania dotyczące muzyki, powiedzmy wszelakie największych hitów. Jak to zrobić? Odpowiedź na 9 pytań za 5 do 2, od 5 do 2, wartych od 5 do 25 tysięcy złotych. Dobrze. I potem w ostatnim pytaniu, 10, podwoić wszystko, co się zdobyło. A jako pierwszego gracza, który dzisiaj z nami zagra, zapraszam osobę uwielbiającą muzykę disco polo, która tworzy własne covery, które, przynajmniej w opinii osoby, która go zgłosiła, są całkiem niecłe. Zapraszam CWJ-a. Siema, siema, kurczę, witam. No siema, siema. Powiedz, skąd nas przyjechałeś? No, z Wielkopolski. Dobrze, masz ze sobą. Dobrze. A co cię do nas sprowadziło? No, muzyka, zabawa i kasa. Okej. Okay. Głównie kasa. Grałeś u nas już w jakimś. Grałeś już u nas albo gdziekolwiek indziej w jakimś innym teleturnieju? No, próbowałem do jakiegoś lobby, do kogoś, u ciebie byłem na dziwnym prawie i jeszcze innych teleturniejach. Tak samo jak kamieni ludzie. Przepraszam, ludzie i kamienie. No fajnie, kiedy kolejny sezon? Czego? Ludzi i kamieni. Nie wiadomo, czy będzie na ten moment. Może tak. Woje ścisłości, to ludzie kontra kamienia. Wracając. Oj, tak cicho. O jedno słowo pomyłka, no. Dobrze, wracając. Z jakimś pozytywnym skutkiem brałeś udział w jakimś, brałeś udział w formatach, czy? Jeszcze raz? Udało ci się coś wygrać w formatach, jak dotąd? No. Coś tam się udało, chociaż prawie by gumne nagrody, tylko niestety poszło z dymem. Mhm, dobrze. Rozumiem. Powiedz mi, kto z tobą przyjechał dzisiaj do studia? Oczywiście kolejny znawca muzyki teleturniejowej, listy skopolowej i ogólnie polskiej najwyższej muzyki, Patryk 42333. Brawo. Co ma Patryk? A, witam. Witam. Z jakich gatunków muzycznych byłby dla ciebie najbardziej pomocny? No, myślę, że tak z rockiem, właśnie z tymi programami. I się jest jakaś kategoria oczywiście. Okej. Okay. I może też różnymi wpadającymi w ucho. No dobrze. Okej, przejdźmy może do wyjaśnienia zasad, dobrze? Proszę bardzo. W momencie, kiedy rozpoczniemy grę, zobaczysz przed sobą ekran z 9 kategoriami pytań. Pod każdą z tych kategorii... Czy to będzie? W którym miejscu? Udostępnię ci ekran i będzie ten. Okej. Zobaczysz ekran z 9 kategoriami. Pod każdą z kategorii kryje się suma, którą możesz wygrać od 5 do 25 tysięcy, po 2 razy 5, 10, 15, 20 i raz 25 tysięcy złotych. Dlatego po wybraniu kategorii zobaczysz pytanie z 3 wariantami odpowiedzi. Dobra odpowiedź, zdobyłeś pieniądze, zła, kończysz grę. Pierwszy błąd zawsze będzie kończył grę. Dobrze odpowiedź, no to zgarniesz te pieniądze, tak? Będziesz mieć na swoim koncie daną sumę pieniędzy.
I teraz tak. Jeżeli będziesz chciał się wycofać, bo będziesz mógł się wycofać przez pierwsze 9 pytań, przed zadaniem pytania zawsze, to zabierzesz samą połowę pieniędzy. Jeżeli przy błędnej odpowiedzi zabierzesz 1/10 tego, co zgromadziłeś do tej pory. Okej. Po 9 pytaniach, jeżeli na wszystkie odpowiesz dobrze, albo położyć koła ratunkowego, tam jakieś pominiesz, dojdziesz do pytania 10, które podwala ci samą sumę, wszystko co zdobędziesz. Nie możesz, i te same zasady, co wcześniej, nie możesz się wycofać. Po usłyszeniu pytania zobaczysz kategorię, wcześniej oczywiście podejmiesz decyzję, czy będziesz chciał grać dalej. Ale nie będziesz mógł użyć jeszcze kół ratunkowych, które ci zaraz powiem, jakie będą w ogóle. Proszę bardzo. Jakie są? Więc tak, będziesz, jeszcze dodam tylko, że w sumie za pierwszy etap możesz zdobyć 125 tysięcy złotych. Po podwojeniu maksymalnie ćwierć miliona. I teraz tak, koła ratunkowe, które ci będą mogły pomóc przez całą naszą grę, to pytanie do osoby towarzyszącej, czyli do Patryka. Plus jeden. Odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi. Minus jeden. Minus jeden, tak. Skąd ja to znam? Oraz pominięcie pytania. Będziesz mógł jednorazowo, jeżeli nie podejdzie ci kompletnie... Skąd ja to znam? Je pominąć. Tylko wtedy oczywiście nie otrzymujesz pieniędzy za te... dane pytanie. To pytanie. Mhm. Dobrze, wszystko jasne? Możemy grać? No, chyba możemy. No, bo to czekałem przez tyle godzin w kolejce do studia. Dobra, czy jesteś gotowy, żeby zobaczyć ekran z pytaniami? No, oczywiście. Czekałem na to przez kilka godzin. Przez studiem. Tak więc, zobaczmy ekran. Rok 2008, muzyka europejska, filmy, koncerty, taniec, rodzina, sprzedaż płyt, pop i rock, gitarzyści. To są twoje kategorie. Proszę poczekać. Która jako pierwsza? Sobie szczerze trochę się trochę przybliżę tej tablicy, bo nie ma okulary mam, ale i tak nic nie widać. Dobra. Weźmy może Euro Music. Muzykę europejską, tak? Tak jest. Dobrze, zobaczmy za ile teraz zagramy. Uwaga. Uwaga. 25 tysięcy złotych. O kurde. Na start. Ale trafiłem. Pierwsze pytanie jest za 25 tysięcy złotych, tak więc... Ale żem trafił. Gramy od razu za najwyższą kwotę. Sprawdźmy. Tak więc, jakie jest pytanie? Czwórka z Liverpoolu to A. The Rolling Stones, B. The Animals, C. The Beatles. Oczywiście The Beatles. Czy na pewno chcesz już zaznaczyć tę odpowiedź? Czy bez żadnego tak. zastanawiania się większego, masz jeszcze koła pełne do dyspozycji? Noże najsłynniejszy zespół z Liverpoolu, tak? No, mamy też, nie bardzo klasów, tylko mamy też zespoły, które się zajmują muzyką, czyli muzyką Beatlesów. Proszę zaznaczyć odpowiedź C, Beatlesi. Ostatecznie, tak? Mam zaznaczyć. Tak. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Dobra. Zobaczymy zaraz, czy to jest dobra odpowiedź, ale najpierw. Patryku, czy wiesz jaka to jest, czy wiesz, za co odpowiedź na to pytanie? Szczerze? Mnie się wydaje, że Czarek może nie mieć racji. A jak myślisz, jaka jest zdanie, twoim zdaniem to dobra odpowiedź? Jeszcze raz powtórz tę odpowiedź, jakbyś mógł. The Rolling Stones, The Animals oraz lub The Beatles. The Rolling Stones. Dobrze, zobaczymy zaraz. Czy The Beatles to jest poprawna odpowiedź na to pytanie? Tak jest! A, no, widzisz. O, no, kurczę. Gdybyś czasami słuchał, Albo oglądał programy o Peterze, tak byś wiedział. Wiesz, no tak naprawdę chciałem ci podkręcić emocje, żebyś nie siedział tak sam, żebyś nie myślał, że ten... Słuchaj, to już na mózg. No, mózg się ma, ale emocje też trzeba wywoływać. Ja na bez emocji jestem, dobra, jedziemy dalej. Dobra, masz na koncie 25 tysięcy złotych, już zasiliło na twoje konto. Teraz... Przed każdym pytaniem będę cię o to pytał. W tym momencie masz na koncie 25 tysięcy. W przypadku błędnej odpowiedzi na następne pytanie zdobywasz 2,5 tysiąca i wyjdziesz ze studia z tą sumą. W przypadku wycofania się zabierasz sobie 12,5 tysiąca. Pytanie teraz do ciebie. Czy chcesz usłyszeć kolejne pytanie, czy też się wycofujesz?
No właśnie, chciałbym usłyszeć kolejne pytanie z kategorii filmy. Chwilę. Najpierw chcę jedną kwestię załatwić. Chcę grać dalej. Dobrze. Tak więc wracamy do ekranu. Którą kategorię teraz? Filmy. Dobrze. Zobaczmy, za ile będziemy teraz grali. Tak, off-topic, ja już mam tylko animację. Ja już widzę te animacje. Tutaj. 15 tysięcy złotych. To żem dowalił. Gramy o 15 tysięcy złotych. Dobrze. Zobaczmy pytanie z kategorii filmy. W filmie Tima Burtona Mroczne Cienie wystąpił gościnnie. A. James Hetfield. B. Alice Cooper. C. Rob Halford. Jeszcze raz do filmu, poproszę. Mroczne Cienie. Orzesz, ty. Widziałeś ten... Jak mam koła? Co? A, w sumie, dobra. Widziałeś... Maciek, znasz odpowiedź? A, chwilę. Najpierw mi po... Nie możemy prosić go o zabranie głosu do momentu, kiedy nie użyjesz koła. Dobra, chciałem użyć koła plus jeden. Znaczy... pomoc... Tak więc ostatecznie chcę się upewnić tylko. Tak. Chcę użyć koła pytania do przyjaciela. Proszę o aktywację koła pomocy osoby towarzyszącej. Patryk, zapraszamy na scenę. No, witam. Witam. Jak myślisz? Czy wiesz, co to może być? Czarku, nie chcę ci robić przykrości, ale chyba zmarnowałeś to koło. Ja nie wiem. Pomyśl! Jakbyś grał na moim miejscu, to co byś zaznaczył? Tylko jeszcze raz powtórzcie to pytanie, całe z odpowiedziami. W filmie Tima Burtona Mroczne Cienie wystąpił gościnnie. A. James Hetfield. B. Alice Cooper. C. Rob Halford. Mnie się wydaje, że James Hetfield, ale nie mam pojęcia. Naprawdę nie znam odpowiedzi, to jest tylko czysty strzał. To chyba tyle, to. Znaczy, Patryk może zostać do końca gry, do końca tego pytania, ale już jeżeli więcej nie może nam powiedzieć na ten temat, no to raczej kończymy aktywację koła, nie? Wiesz, jeżeli chcesz zaznaczyć to James Hetfield, to się nie wahaj, ale serio. Ja bym jeszcze zastanowił się nad zamianą pytania, czy nad pominięciem tego pytania. Ale jeżeli chcesz już wybrać tę odpowiedź, to rób uważać. Kwestią, zobaczymy co będzie w twoim pytaniu. Poproszę o zamianę pytania. Jaką zamianę pytania? A możliwość zamiany pytania? Przeskocz pytanie, o. Pominięcie pytania, tak? Ostatecznie chcesz pominąć to pytanie z filmów, tak? Tak. Chociaż myślałem, że jest zamiana, ale jak to jest poczek, to okej. Dobrze, tak więc proszę o aktywację pominięcia pytania. I teraz pytanie do ciebie. Jaką odpowiedź byś zaznaczył, gdybyś miał teraz odpowiedź na to pytanie? Tego pytania już nie ma, to już niezobowiązujące kompletnie. Ja bym powiedział, że C. Rob Halford, tak? Zaznaczmy tę odpowiedź hipotetycznie, proszę. Wiecie co? Zobaczmy, jaka jest ta odpowiedź. Obaj byście nie mieli racji odpowiedzieć, poprawnie to byłaby odpowiedź B. O proszę. Patryku, dziękuję ci za udział, zapraszam z powrotem na miejsce dla publiczności. Spoko, nie ma problemu, Czarku, życzę powodzenia. Dzięki. Dobra, i teraz pytanie do ciebie. Powracamy po pominięciu pytania. Wracamy do poprzedniego stanu. Stan konto 25 tysięcy, nagroda gwarantowana 20 tysięcy, kwota przy wycofaniu się 12,5 tysiąca. Czy chcesz się wycofać z gry, czy gramy dalej? Spróbujemy chociaż. Dobrze, tak więc wracamy do ekranu z kategoriami pytań. Którą wybierasz? Rodzina. Ostatecznie bierzemy pytanie z rodziny? No, rodzina, a z rodzina, tak? Dobra, tak więc zobaczmy najpierw, za ile zagramy z rodziny. Uwaga. 2000 złotych. Ale ci ładne kwoty siadają. Co? Ale ja mam szczęście. Proszę o pokazanie pytania. Matką której wokalistki jest Anna Jantar? A. Ani Rusowicz. B. Natalii Kukulskiej. C. Ani Dąbrowskiej. Ja może poszedł. Anna Jantar, tak? Słowica Anna Jantar, tak. Mówimy, tak? Tak.
Oczywiście Natalia Kucholska. Ostatecznie zaznaczyć to od kogo? Która, proszę wchodzić w ciekawostkę, zaśpiewała z mamą i lepiejszy przebój, czyli tyle słońca w całym mieście. Poproszę ostatecznie Natalię Kukulską. Okej, zaznaczymy odpowiedź B. Natalia Kukulska. Już nie ma odwrotu. W przypadku błędnej odpowiedzi 2500 i niestety cię będziemy musieli pożegnać. Ale spytajmy się Patryka. Patryku, jak myślisz, czy CWJ może mieć rację? Tak, w tym wypadku ma rację, Natalia Kukulska. Dobrze. To może spytajmy się innych osób, na przykład z publiczności. A, akurat chyba nie ma zbytnio żadnej osoby, którą mógłbym zaprosić z publiczności, więc nie mam takiej możliwości. Ale zobaczmy, czy odpowiedź B jest poprawna i czy CWJ przechodzi do następnego pytania. Tak jest! Odpowiedź B jest poprawna. No, powiem ci tak, gdyby do mnie była poprawna toś, to bym ci zachlastał. Dobrze. Dosłownie. Jako że wspomniałeś o tym przeboju, to zapraszam do posłuchania. W wersji... Nie tu! Nie w wersji oryginalnej ze względu na prawa autorskie, ale zapraszam do posłuchania. A? Godzina zwieszeń, dzień przy twarz. O, szukam pamięć poplątanych ścieżek. Wiesz, czy znajdzie nas słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, popatrz. Wszystkimi ulicami jest szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. W całym mieście nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami bez szczęścia zakochani. Popatrz, o, popatrz. Jak kurwanie w spojrzeniach nie światło jak słowie cienia. Popatrz, o, popatrz. Może serca wiążą w głowie. Może nam zabrać się w głowie też. W całym mieście nie widziałeś tego jeszcze. Thank you.
Dobrze, dziękujemy serdecznie. To było tyle słońca w całym mieście. Zdobyłeś 4,5 tysięcy. Masz tyle na swoim koncie. Nagroda gwarantowana 4,5 tysiąca. Jeżeli też by się wycofał, zabrałbyś ze sobą 22,5 tysiąca. Decyzja. Czy gramy dalej? To będzie moje ostatnie pytanie. Zaraz zadałbym tą grę, ale to będzie moje ostatnie pytanie. Słucham? Jeszcze raz powtórzę. Ostatecznie gramy. Okej, okay, czyli gramy. Dobra. Tak, tak. Wracamy do ekranu. Zostało ci 6 kategorii. Słucham. Którą chcesz wziąć teraz? Koncerty. Okej. Okay. Pytanie z koncertów. Zobaczmy, za ile zagramy z koncertów. Mała kwota. Kolejny. Ja pierdzielę. Pytanie z... Zwariowałem! Pytanie z koncertów. Ozzy Osbourne podczas jednego z koncertów odgryzł głowę. A. Gołębiowi. B. Nietoperzowi. C. Wężowi. Czekaj. Ja znam sytuację. Znam sytuację. Powtórz odpowiedzi A i B. Gołębiowi lub nietoperzowi. No... To jedno ze zwierząt jest bardzo popularne w teoriach spiskowych na temat pewnej choroby. Zaznacz B, nietoperz. Ostatecznie? Ostatecznie. Zaznaczam odpowiedź B, nietoperzowi. Patryku, co sądzisz? Czy CW dobrą odpowiedź zaznaczył w tym momencie? Mnie się wydaje, że tak, ale tutaj nie mam pojęcia absolutnego. Niedawno o tym słyszałem. Niedawno to już o tym wspominał na YouTubie, także z tego pamiętam. Bo trzymajmy chwilę niepewności jeszcze. Zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. I czy CWJ nie zakończy teraz gry. Tak jest! Dobra odpowiedź, to jest nietoperz. No nie, przecież. Boże, jedyny. Brawo, to był jednak nietoperz, na szczęście. Znaczy, zależy dla kogo, bo dla nietoperza... Szczęście w nieszczęściu. Ale, dobrze, udzieliłeś dobrej odpowiedzi, 20 tysięcy ląduje na twoim koncie, brawo. Powiedz mi, co byś chciał zrobić z taką nagrodą? Jakbyś wygrał ćwierć miliona, to już jest niemożliwe, bo ty pominąłeś pytanie, ale około tych 200 tysięcy. Dajemy do odłożu coś po prostu. Okej. Okay. Gdzieś, żeby to leżało i się mnożyło. Dobra. Rozumiem. Wracając. Realnie podchodzę do życia. Okej. Okay. Wracając. Twój stan kwota temu to jest 65 tysięcy złotych. Nagroda gwarantowana 6,5 tysiąca. Kwota przy wycofaniu się 32,5 tysiąca. Czy zabierę są 32,5 tysiąca, czy też zagramy jeszcze jakieś pytania dzisiaj? Jak mam taką pasę dobrą, może spróbujmy. Macie jeszcze jedno koło zawsze, nie? Więc możesz jeszcze to jedno koło wykorzystać. Jak nie mam? Jeszcze raz? Minus jeden, odjęcie jednego wariantu odpowiedzi. A, okej, okay, dobra. Dodawaj, gramy. Dobrze, zobaczmy, wracamy na ekran. Rok 2008, taniec, sprzedaż płyt, pop i rock, gitarzyści. Które z tych teraz? Taniec! Bierzemy kategorię taniec, dobrze. Zobaczmy, za ile zagramy z tańca. Z tańca zagramy... Mało! Z tańca zagramy 15 tysięcy złotych. No nie, za mało, a nie dużo. Dobrze. To by tak nie było szkoda. Wtedy. Pytanie z tańca brzmi... Kaczy Hood to stały element koncertów. A. Angusa Youngsa. B. Keifa Richardsa. C. Tony'ego Yomiego. No i się wpakowałem. Kaczy Hood. Jezus. Nawet myślałem, że Kaczy Hood to już... Myślałem, że już będę chciał zadać takie pytanie. Kaczy Hood to stały element tańca... No. Tańce przy muzyce i to mamy odpowiedź. Może nie wycofać w trakcie pytania? Nie można, jak usłyszałeś pytań, to się nie możesz wycofać. Kuźne. Macie jeszcze jedno koło, przypomnę. Zobaczymy, co zostanie. Dawaj to koło. Proszę, dawaj to. Dawaj od pół do jednego. Proszę o aktywację koła minus jeden i usunięcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi. Została odpowiedź, a i... Jeszcze raz? Został Angus Youngs albo Tony Yomi. Które jest strzele? Kaczy Hood, Tony Yomi, dobrze mówię? Tak, dobrze czytałeś. Tony Yomi. O Boże, Kaczy Hood.
spełniony z tym A jednak. Tak? Zobaczymy, czy ta druga myśl jest dobra. Dobra. Zobaczymy Angusa Young, to rozumiem, tak? Tak. Ostatecznie? Ostatecznie, ja już się boję. To zacząłem odpowiedź Angus Young. Patryku, co sądzisz o tym pytaniu? Czy to spytam? Niestety mnie się wydaje intuicyjnie, że to jest Tomi Omi. Dobrze. Teraz proszę o pokazanie. Zobaczmy, czy CWJ zostanie nami w grze i zdobędzie 15 tysięcy złotych. A nie patrzę. Czy jednak zakończy grę, mając na koncie 6,5 tysiącami złotych. Ja nie patrzę. Zostajesz w grze, to jest poprawna odpowiedź. Ja to zawsze szczęście mam. Kiedy się pali, jestem tam. Nie ma, dobra. Doliczam 15 tysięcy złotych do twojego stanu konta. Masz w tym momencie na koncie 80 tysięcy złotych. Co ja robię? Co ja robię tutaj? Umiejętnie być w tej technologii. Słucham? Powinienem być na tej technologii. Brawo, udało ci się. Rzutem na taśmę, ale jednak ci się udało tym strzałem, na szczęście. Brawo. Co ja robię? Boże! Dobra, za stuk? Dobra. Dobrze. O mój Boże! Dobrze, pytanie teraz do ciebie. Wiesz chyba, co zapytam. Masz na koncie 80 tysięcy złotych. Żeby był pełen obraz sytuacji, poczekaj. Masz na koncie 80 tysięcy złotych. Jeżeli źle odpowiesz na pytanie, będziesz to skończyć z 8 tysiącami. Przy wycofaniu się będziesz zabierał ze sobą 40 tysięcy. Decyzja. Ja nie kuszę losu, ja odpadam. Nie? Ja nie, nie mówię, że odpadam, naprawdę. Dobrze. Ja mam 10 tysięcy, to jest dobra kasa, na nowy samochód będzie. Dobra. Czyli ostatecznie zabiera ze sobą 40 tysięcy. Tak, tak? Wycofaj. Nie, ja nie chcę tutaj szczęście sobie stracić. Dobra, tak więc gratuluję ci, CWJ, wygrałeś ci się 40 tysięcy złotych. Jej, ja pierdzielę, jakie miałem szczęście. Dobra, teraz pytanie do ciebie, skoro zakończyliśmy grę już. Chcesz zobaczyć, co było pod pozostałymi kategoriami, jakie były kwoty? A, dalej, zobaczymy, czy bym zgadł. Co? Zobaczymy, czy bym zgadł. A najpierw chciałem zobaczyć kategorię, czy ci pokazać kwoty. A! Tak, pokazać? Pokaż. Pokazuj. O ile bym grał? Tak by wyglądała twoja sytuacja, gdybyś wybrał teraz coś. I teraz... Ja pierdzielę! Najmniejsze kwoty. I teraz pytaj, co byś teraz wybrał? Następne pytanie. Ja bym wybrał gitarzystów. Wybrałbyś co? Gitarzystów byś wybrał. To pytanie byłoby za 5000 zł. I byłoby to pytanie. Który z muzyków wraz ze swoim ojcem skonstruował gitarę elektryczną? Warianty odpowiedzi. Slash, Noel Gallagher czy Brian May? Wiedziałbyś? O Boże, ja bym tego nie wiedział teraz. Poprawna... Ale bym zestrzelał B. Nie szczeliłbyś dobrze. Dobrą decyzję podjąłeś. Poprawna odpowiedź to byłoby C. Brian May. Więc dobrze się wycofałeś. No. Brawo, gratuluję ci, wygrałeś 40 tysięcy złotych dzisiaj. Dziękuję ci za grę, do widzenia. Jej! CWJ wygrał 40 tysięcy złotych. A już dziś, jeszcze w tym odcinku, wystąpi druga osoba, która będzie walczyła o to, żeby zdobyć nawet ćwierć miliona złotych. Meloman i kompozytor w jednym, który uwielbia na co dzień muzykę. Zapraszamy przed państwem Patryk Potopa. Zapraszamy do studia. Dzień dobry. Witam cię również. Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas przyjechałeś? A, oczywiście, z góry. Również pozdrawiam mojego przyjaciela z Gibraltaru, Dariusza. Pozdrawiamy. Dobrze. Powiedz mi, co cię tu do nas sprowadziło? A, chęć dobrej zabawy i wygrania trochę kasy. No i oczywiście sprawdzenie swojej wiedzy. Dobrze. Wracając. Jakieś ulubione gatunki muzyki, z których byłbyś najbardziej dobry? No, to zależy. Okej. Masz ze sobą dzisiaj jakąś osobę towarzyszącą? Tak, jest z nami przyjaciel, który uwielbia disco polo, a w szczególności Zenka Vel Martyniuka, pan Cezariusz, pan Czarencjusz wokalny, Cezary.
Witamy. Hejo! Z czego mógłbyś pomóc Patrykowi? W jakich kategorii? No, jak. No, właśnie z Disco Polo. Ale też z fajniejszych kawałków. Może, zobaczymy, może będzie coś z polskim wykonawcą. Okej. Dobrze, przejdźmy może do wyjaśnienia zasad. Jak tylko rozpoczniemy grę, zobacz przed sobą ekran z kategoriami pytań. Pod każdą kategorią się kryje suma od 5 do 2. Pod każdą kategorią znajduje się suma od 5 do 25 tysięcy złotych. Zobaczysz, pod każdą kategorią również jest pytanie z trzema wariantami odpowiedzi. Udzielisz dobre odpowiedzi, zdobyłasz tę sumę, zła odpowiedź, kończysz grę, bo pierwszy błąd zawsze będzie ją kończył. I teraz tak, zawsze kiedy będziesz chciał się wycofać, to możesz zabrać sobie połowę pieniędzy i tylko i wyłącznie przed zadaniem pytania. Po zadaniu pytania nie możesz się wycofać, musisz na nie udzielić odpowiedzi. Okej. Okay. Przy błędnej odpowiedzi zgarniasz 1/10 sumy. Chyba, że dojdzie do 10, pytań trochę inaczej się będzie rozkładać, ale jeżeli zdobędziesz wszystkie 9, dobrze odpowiedź na wszystkie 9 pytań, w sumie możesz zdobyć 125 tysięcy złotych. 90 pytań podwaja to, co zdobyłeś do tej pory, czyli no, w najlepszym przypadku 125 tysięcy do ćwiartki miliona. I teraz tak, w grze będą mogły ci pomóc 3 koła ratunkowe, pomoc osoby towarzyszącej, czyli czarka. Odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi oraz pominięcie jednego pytania. Wszystko jasne? Możemy grać? Tak, wszystko jasne, gramy. Tak więc zobaczmy kategorie, jakie staną przed Patrykiem. Rok 2002, Eurowizja, amerykański pop, Queen, lata 70, polski rock, gry, muzyka czeska i lata 60. Którą kategorię bierzesz jako pierwszą? Ty chyba specjalnie podstawiłeś pode mnie piątą i dziewiątą kategorię. Ja nie znałem twoich tych. Nie wiedziałem przed nagraniem tego, czego ty nie lubisz, a co lubisz, a te. Na kategorię ustawiałem dzień przed nagraniem, więc ciężko mi powiedzieć, było wtedy. Ta! No nieźle. Bo to nie, no już nie poradzę z tym pytaniem. No zacznijmy może od. Mi się wydaje, że gry. Dobrze. Jak będą gry na początku? Zobaczmy, za ile zagramy z gier. Dajcie mi kiszą. Pytanie z gier będzie za 20 tysięcy złotych. Nie za sumka jak na początek. Zobaczmy, jakie będzie pytanie. O którym utworze Madonny rozmawiają bohaterowie Wściekłych Psów, czyli z angielskiego Sleeping Dogs, takiej gry, w scenie w restauracji. Like a prayer, like a virgin, take a bow. Madonny, tak? Tak. Mi się wydaje, że to jest like a virgin, ale nie mam 100% pojęcia. Szkoła. Zawsze masz koła. Wiesz co? Ponieważ nie mam 100% pojęcia, a nie chcę odpaść na pierwszym pytaniu, to mi się wydaje, że zamienimy to pytanie. A, pomijamy, tak? Tak, pomijamy od razu. Dobrze. Mi się również wydaje, że Czarek by nie znał odpowiedzi na to pytanie, także pomijamy to pytanie. Dobrze, tak. Mogę? Przepraszam. Akurat przy tym pytaniu ja bym też poleciał z Like a Virgin. Proszę nie przeszkadzać na ten moment jeszcze. Czy na pewno ostatecznie pomijamy pytanie? Tak. Proszę o pominięcie tego pytania. Oczywiście nie zdobyłem za to pytanie pieniędzy. Jaką odpowiedź byś zaznaczył, gdybyś grał dalej? Tego pytania. Like a Virgin, ale nie jestem do końca pewny. CWJ, jaka byłaby twoja odpowiedź? Do mnie Patryk, Like a Virgin. Tym bardziej, że to jest jedno ze najbardziej znanych piosenek Madonny. Mielibyście rację, bo to była poprawna odpowiedź. O, właśnie. Więc 20 tysięcy złotych przepadło. Trudno. Dobrze. 20 ile? 20 tysięcy. Powiedziałem 25, ale dobra, nieważne. Wracamy w takim razie do ekranu z pytaniami. Którą kategorię teraz bierzemy? Bo nie ma żadnych pieniędzy, więc nie będę decyzji podejmował. Queen. Queen? Dobrze. Pytanie z Queenu brzmi. Znaczy najpierw oczywiście zobaczymy sumkę. Gramy o 5 tysięcy złotych z Queenu. O, no to będzie łatwe pytanie. Pytanie z Queenu brzmi. Freddie Mercury urodził się w Syjamie, Zanzibarze czy Rodezji? O Jezu, ta łatwe pytanie. Nie, no to... Dobra, nie masz. No dobra, musimy poprosić o pomoc Czarka. Dobrze, ostatecznie... Ja nie wiem. Ostatecznie aktywuję pomoc osoby towarzyszącej? Tak. Proszę o aktywację pomocy osoby towarzyszącej. Czarku, zapraszamy cię na scenę. Okej, jestem, podesz mi odpowiedzi.
Co? Podróż mi odpowiedzi. To jest mi. Siamie, Zanzibarze, Rodezji. No, żeby tego nie znać, gdybyś oglądał też film Bohemian Rhapsody, to tam było wspomniane, że to jest, on jest z Zanzibaru. Zanzibar? Gdybyś oglądał tylko Bohemian Rhapsody, taki film, co ostatnio wyszedł. Zwolę nie na konsanie, ale to temu. No to dobra, to posłucham się czarka, Zanzibar. Ostatecznie zobaczymy Zanzibar? Tak. Proszę o oznaczenie odpowiedzi bez Zanzibarza. I zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź, czy Patryk zgarnie pierwsze pieniądze, czy odejdzie z niczym. Tak jest! Bo to odpowiedź Zanzibarze jest dobra. Zdobyłaś na swoje konto 5000 zł, na szczęście. Ja pierdzielę! Gratuluję, Czarek. Ja nie słucham Queenu, a widziałam odpowiedź. Czarek, zapraszam się z portem oczywiście na miejsce dla publiczności. Dziękujemy za pomoc. Nie ma za co. Patrzę, powodzenia. Dobrze. Dzięki nawzajem. Wracając do gry. Masz na koncie teraz 5000 zł. W przypadku błędnej odpowiedzi zabierasz sobie 5 stówek. I jakbyś się teraz wycofał, zabrałbyś sobie 2,5 tysiąca złotych. Jaka jest twoja decyzja? Słucham. Za mało, gramy dalej. Okej, pamiętaj tylko, że masz tylko jedno koło już. Dobrze. Tak jak wracamy do ekranu. Która kategorię teraz bierzemy? No, spróbujmy polski rock. Dobra. Zobaczmy, za ile zagramy z polskiego rocka. Z polskiego rocka zagramy za 10000 zł. Mhm, okej. Okay. A pytanie z polskiego rocka brzmi: którego pseudonimu nie używał Grzegorz Ciechowski? A. Republikanin. B. Ewa Omernik. C. Obywatel GC. Grzegorz który? Ciechowski. Jeszcze raz odpowiedzi. Republikanin, Ewa Omernik, Obywatel GC. Ewa Omernik. Ciekawy pseudonim. Przypomnę, że masz jeszcze jedno koło do wykorzystania. No, dobra, to wykorzystajmy je. Dobrze. Ostatecznie aktywować minus jeden, tak? Tak, chcę sprawdzić, czy ta Ewa zostanie, czy nie. Dobrze. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź. Zobaczmy. Proszę o aktywację koła minus jeden i usunięcie jednej błędnej odpowiedzi. Zniknął wariant odpowiedzi Obywatel GC. Został ci Republikanin i Ewa Omernik. No to czyli tak jak myślałem, Ewa Omernik ostatecznie. Ostatecznie oznaczamy tę odpowiedź? Tak. Dobrze. Zacząłem odpowiedź B, Ewa Omernik. Czarku, jak myślisz, czy to jest dobra odpowiedź i czy Patryk nie zakończy teraz gry, tylko zdobędzie 15000 zł? Ja bym powiedział, że też, że to będzie A, bo nie słyszałem nigdzie Republikanin. Mimo, że był w Republice, Grzegorz Ciechowski. Dobrze, tak więc zobaczmy, czy Patryk nie zakończy gry, tylko zdobędzie 15000 zł. I czy Ewa Omernik to jest dobra odpowiedź? Niestety nie. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Republikanin. O prosz. Czemu ja nie grałem? Więc w tej sytuacji niestety... 5 stówek wygrywasz dzisiaj. Wygrane twoje 500 zł za dzisiaj. Chcę zobaczyć, jakie byłyby kolejne kwoty, jakie byś grał, gdybyś nie udzielił dobrej odpowiedzi tutaj? Bardzo chętnie. Mi się wydaje, że muzyka czeska miałaby 25 tysięcy. Zobaczmy. Tak to by wyglądało. O proszę. No niezłe. Dawaj pytanie z muzyki czeskiej, zobaczymy, co by było. Chcesz zobaczyć jakieś pytanie, które byś chciał... Bardzo chętnie, tak, które? Tak. Z muzyki czeskiej. Z muzyki czeskiej? Pytanie by brzmiało, z którą wokalistką Goran Bregović nagrał płytę? Z Kaja, z Kasią Nosowską czy z Edytą Bartosiewicz? Chyba raczej z Kaja. Z Kają mówisz? Miałbyś z Kają. Rację. Miałbyś rację. O Jezu. Dobra. No nic, no, trudno. Trudno się mówi, nic nie stało. Ale no nic, dziękuję ci za grę, wygrałeś dzisiaj 500 zł. No, bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
A jeżeli Państwo chcą się zgłosić do naszego programu, zapraszam do formularza zgłoszeniowego, który jest w opisie. Dziękuję, dobranoc. A w ogóle...